Dariusz Florek i Krzysztof Florek. Gospodarstwo Ogrodnicze Florek, spółka cywilna. Nominowani za działalność na rzecz promocji lokalnych tradycji ogrodniczych oraz oddziaływanie na lokalną społeczność poprzez dobre praktyki z zakresu gospodarowania na niewielkim areale. Dariusz i Krzysztof Florek są właścicielami gospodarstwa ogrodniczego Florek Spółka Cywilna. Specjalizuje się ono w uprawie pomidora i ogórka, które cieszą się na rynku lokalnym znakomitą renomą ze względu na smak, zapach oraz prozdrowotne walory. W ubiegłym roku za swoją działalność zdobyli tytuł Rolnik Farmer Roku 2017 w dziedzinie ogrodnictwo, o który musieli walczyć z ponad 300 gospodarstwami z całej Polski. W uzasadnieniu werdyktu podkreślano nowoczesne prowadzenie produkcji szklarniowej przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska i wysoką jakość produktu finalnego. Warto wspomnieć, że od ponad 20 lat ich pomidory zapylają czmiele, a do ochrony upraw wykorzystywana jest ochrona biologiczna, polegająca na stosowaniu pożytecznych organizmów do zwalczania chorób i szkodników. Pomimo tego, że jest to metoda bardzo kosztowna, pozwala finalnie uzyskać produkty smaczniejsze, lepsze jakościowo, a przede wszystkim zdrowsze. Oprócz tego producenci wprowadzają nowoczesną technologię pielęgnacji roślin i zabiegi agrotechniczne oraz sterują klimatem szklarni tak, by nie dopuścić do stwarzania warunków rozwoju chorób. W 2015 roku pomidory Florek z oferty gospodarstwa ogrodniczego Dariusz Florek, Krzysztof Florek otrzymały certyfikat jakości oraz tytuł Top Produkt Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Doceń Polskie. A jak wiadomo, miano to jest zarezerwowane dla żywności najwyższej jakości. W lipcu 2017 roku pomidory Florek zostały nagrodzone po raz kolejny. Ponowne przyznanie znaku jakości dowodzi, że producenci bez względu na mijający czas utrzymują wysoką jakość produktów.